Dlaczego on odwołał to spotkanie? Dlaczego on odwołał tą randkę? Zobaczcie, kochani, dlaczego on się nie chce spotkać lub nie chciał spotkać? Dlaczego odwołuje? Dlaczego być może kombinuje, coś ukrywa? Zobaczmy, co pokazał na taki temat karty. Karty Tarota. Pierwsza grupa karty Tarota. Druga grupa karty Lenormanda. Witam oczywiście bardzo serdecznie wszystkich na moim kanale. Zapraszam Was po wróżbie, byście napisali komentarz, wysłali mi lajka. Jedno słowo, jedno zdanie nieraz wystarczy, aby podkreślić Waszą obecność na moim kanale, bym czuła Waszą obecność. Lajkujcie również. To pomoc dla mojego kanału i również bardzo Was proszę o subskrypcję. Jeśli jesteście tutaj nowi, zapraszam. Zostańcie ze mną, dostaniecie codzienne powiadomienia od YouTube'a o moich wróżbach kolektywnych dla Was. Oczywiście zapraszam Was również na wróżby indywidualne, kochani. Wróżby indywidualne są dokładniejsze, ponieważ odbywają się za pomocą Waszych dat urodzenia, zdjęć, konkretnych pytań. Więc napiszcie mi e-maila, jeśli potrzebujecie wróżbę indywidualną i umówimy termin. Ja oczywiście Wam wyślę warunki takich wróżb. Zapraszam serdecznie. Kochani, moja grupa pierwsza to karty Tarota i obelisk kwarcu różowego. Grupa druga to karty Lenormanda, talia Lenormanda i obelisk czerwony. Wybierzcie sobie grupę lub oglądnijcie również dwie grupy, jeśli jesteście ciekawe, co na przykład dopowiedzą te różne talie. Te talie są rozmaite, tak? Karty Tarota nie są takie jak karty Lenormanda i Lenormanda są też różne od Tarota, więc możecie oglądać całą wróżbę, zapraszam. A jak nie, jak wolicie Tarota, to pierwsza grupa dla Was. A jeśli wolicie karty Lenormanda, to druga grupa. Dobrze, zaczynamy od grupy pierwszej. Grupa pierwsza, karty Tarota. Dlaczego on odwołał spotkanie? 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 Dlaczego on odwołał spotkanie?
Myślę, że on coś tutaj ukrywa, ponieważ jest karta ślubu, karta papieża, karta kapłaństwa. Czyli on, myślę, ukrywa, że jest po prostu albo w związku, albo w małżeństwie, albo ma kogoś na stały związek. Tutaj widzimy, no, ta karta jest też karta właśnie ślubu. Także myślę, że on ma partnerkę stałą lub nawet jest żonaty, jest w małżeństwie, w związku i szuka tylko tutaj coś na boku. Tutaj jesteś ty jako królowa mieczy, czyli osoba spod znaku bliźniąt, wagi lub wodnika. Silna osobowość, on zobaczył, że jesteś silną osobowością i tutaj też on widzi, że mógłby się ewentualnie w tobie zakochać, mógłby mieć szczęście również z tobą. Też widzi, że ty chcesz miłości, że chcesz stałego związku, że chcesz czegoś nowego, że masz nadzieję wielką na coś nowego, na coś pięknego, że jakby być może masz wielką nadzieję, że z nim będzie możliwe coś trwałego, długotrwałego, jakiś związek, relacja poważna. Tutaj jakby ty, bo tutaj ty patrzysz na to, tak? Ty myślisz, że w przyszłości chcesz nowego początku. Chcesz rozmowy, chcesz decyzji o pięknej relacji, nowej, tak? Jesteś osobą mądrą, myślącą, inteligentną. Natomiast on, tutaj mamy konstelację jego kart, on pokazuje się jako król buław, który chciałby romansować, a z kielichów chciałby romansować. Chciałby, owszem, emocji, uczuć, miłości, ale raczej seksualnej, ponieważ to jest zabawa, czyli jakby lekkość, radość, tylko buława, czyli mamy z jego strony taką bardziej tylko lekką, nie wiem, miłostkę, flirt, aferę, zabawę, wino, muzyka, śpiew, seks. Flirtowanie takie lekkie, radosne, ponieważ jakby tutaj on szukał czegoś lekkiego, czegoś zabawnego tylko do zabawy, ponieważ tutaj on jest żonaty i moim zdaniem też karta ta pokazuje na to, że tu jest trójkąt. Trójkąt, trzy kielichy, czyli byłby tutaj trójkąt, ty i on właśnie z jakąś inną partnerką, z którą nawet ośmielam się mówić, jest żonaty i tutaj on jest wierny raczej temu małżeństwu, dlatego odwołał spotkanie, bo uważa, że jesteś osobą inteligentną i możesz ewentualnie się dowiedzieć lub domyśleć, że on nie jest tak naprawdę singlem. Myślę, że on tutaj coś skłamał i jest tutaj trójkąt rzeczywiście. On szuka po prostu seksu na boku, afery. As kielichów, owszem, mówi o początku, o szansie, ale tutaj w kombinacji tego króla buław to raczej skupienie się na seksualności. On by przyjechał szybko na spotkanie, jeśli by tutaj była pewność, że będzie seks, tak? Że będzie spotkanie tylko opierające się na seksie, takie jakby frywolne, lekkie, niezobowiązujące. Ponieważ on jest osobą zajętą, on nie jest singlem, żeby się angażować w coś więcej. Dlatego odwołał, ponieważ widzi, że ty masz wielką, wielką nadzieję, być może nawet jakieś iluzje, złudzenia o wielkim, poważnym związku z nim. On się być może tutaj wystraszył, bo on związku takiego głębokiego nie chce, tylko po prostu coś szuka seksualnie. Także tutaj pierwsza grupa. Dziękuję serdecznie. I zobaczymy teraz, co pokażą
karty Lenormanda. Zapraszam grupę drugą. Wszystkich tych, którzy wybrali obelisk czerwony i talię Lenormanda. Dlaczego on odwołał spotkanie? Dlaczego on odwołał spotkanie? Dlaczego on odwołał spotkanie? Pokazują się jakieś blokady, jakieś tajemnice, czyli nie do końca wszystko wiesz. Dwie drogi, czyli na rozdrożu, nie wiesz jak się zdecydować. Tak, tutaj też to samo praktycznie. Wow. On chciał tylko seksualności, chciał jakiejś pięknej tutaj seksualnej kobiety, kochanki. Szukał coś seksualnego bardzo, pokazujesz się tutaj bardzo seksualnie, powabnie i on właśnie czegoś takiego tutaj z tobą szukał. Natomiast tutaj on ma blokady przed jakimś związkiem, ma blokady przed tym spotkaniem, ukrywa coś, są tajemnice tutaj zamknięte w tej księdze i nie wie on tutaj w którą stronę pójść, jest rozdwojony, nie wie czy w prawo, czy w lewo. Czy na zachód, czy na wschód i jest po prostu tutaj na rozdrożu, na rozstaju dróg. Ta karta to potwierdza, że nie umie się zdecydować, ma dwie opcje, czyli ma ciebie i ma jeszcze kogoś innego, jeszcze jakąś inną drogę tutaj, tak? I odwołał z tobą spotkanie, bo się zdecydował na tą inną drogę. Tutaj ma nadzieję, że coś, nie wiem, wyjaśni się, ale on zagrywa na dwa fronty lub na trzy, jest fałszywy, jest nieszczery, kłamliwy, jest nie do końca prawdomówny, jest tutaj to osoba, która zasłania, zakrywa swoje emocje, swoją twarz, swoją prawdziwą twarz i nosi tylko maskę, czyli coś udaje, coś nieszczerze tutaj demonstruje czy zapewnia ciebie. Nie bardzo był szczery z tobą i odwołał to spotkanie, ponieważ nie do końca w szczere karty zagrywa tutaj, tak? Jest to osoba, która coś ukrywa, ma tajemnicę przed tobą i nie wie na co się zdecydować. I chce ona tutaj, żeby sprawy wszystkie się dobrze potoczyły, ale jest to osoba niezdecydowana, nie wie w którym kierunku pójść. Ma wiele niewyjaśnionych tajemnic, spraw, o których ty nie wiesz. Jest zablokowana, ta osoba ucieka w izolację. Tutaj jest niedostępna, zimna, jest zajęta, jest zdystansowana w izolacji. Także tutaj ta osoba na pewno nie jest szczera, ponieważ chodziło mu tylko o seks, tylko o seksualność, tak? A ty wyobraziłaś sobie tutaj pięknej randki, być może coś więcej, natomiast on tutaj nie za bardzo szczerze gra. Także taka wyszła tutaj realna wróżba z obu kart, z obu tych grup, z obu talii kart. Są podobne tutaj intencje, tak? Podobne historie, że mężczyzna, który odwołuje randkę, nie chce się angażować, ma być może jeszcze inną opcję, inną kobietę lub małżeństwo, szuka tylko coś na boku, szuka kochanki, szuka seksualności. Tutaj pokazały to dwie grupy. Także przemyślcie sobie, czy pasuje, czy rezonuje to z Wami, jeśli macie taką historię i napiszcie mi w komentarzach. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.